Co mam zobaczyć? Cześć wszystkim! Widzę, Eliasku! Cześć wszystkim! Przychodzimy do Was z nowym vlogiem. Słuchajcie, zaczynamy sezon rowerowy. W sumie zaczynamy sezon rowerowy. Jakoś za mocno, nie? Ponieważ w zeszłym sezonie, no to raptem chyba ze 3 razy byliśmy na rowerach, nie? A zawsze zaczynamy sezon rowerowy. Życzymy wszystkim miłego dnia. Zostańcie z nami. Eliasek tu siedzi. Majusia też chce z nim jechać, ponieważ Maja jest trochę przeziębiona, trochę chora, ale Elias nie chce się dzielić. Dzisiaj Majusia będzie prowadził wózek, ponieważ dla mnie to już jednak jest za ciężkie. Co, Majusia? Ty chcesz jechać, czy jednak na swoim rowerze? Ciężko ci? Nie wiem, czy ona nie ma tam trochę podwyższonej temperatury. Jeszcze czapkę ubrałaś. Serio? Maja jedzie na narty. Nie, ja proponuję na to zostawić. Co jeszcze powiesz? Co tu się dzieje, prawda? Nie wiem. Zobaczcie, już mamy zrobione wejście, wyjście. Tylko musimy kupić drzwi, to znaczy czekamy na drzwi. Ponieważ na takie drzwi zewnętrzne też, jak się okazało, trzeba czekać. I czekać dosyć długo, do 8 tygodni, więc no, nie fajnie. Ale dobrze, że chociaż coś ruszyło jednak u nas. Tutaj też spakowałam jedzenie. Trochę tutaj jedzonka mamy. Przed chwilą mieliśmy obiad, więc w sumie nikt nie jest głodny, ale nie wiadomo, o które wrócimy, więc niech będzie. Mamo, ale my obiad nie jedliśmy. Tak, ja tylko tak mówię, pod nagranie ty myślisz, tak? A kto jadł makaron z groszku tego, zielony? Kto jadł klopciki roślinne? A jeszcze ty chyba obiad jadłeś w poprzednim wcieleniu, prawda? A warzywa jeszcze były. Kto jadł? No, że ty nie zjadłaś całego obiadu, no to chyba jest twój problem, prawda? Masio, czy jadłeś obiad? Ważne pytanie. No widzisz, Aisha mówi, że ja dzisiaj obiad... I wiesz, ona mówi, mamo, ale co ty mówisz? Obiadu nie było, niby wiesz, reklamy widzą. Ty, obiadu nie było. Tak, to śniadanie było. Ja wiem, dlaczego ona tak mówi. Wiesz, dlaczego? Bo dzisiaj ja się obudziłam razem z Eliaskiem o godzinie 6:40, a Aisha o 7:40, więc jej się wydaje, wie, że ten dzień jest długi i obiad był kiedyś tam. No, kiedyś, dawno temu. O, tam, z tyłu. Wojna. Ja chcę jechać mankę. Ty swoim low chcesz jechać? Tak? Już postanowiłeś, Maja tu jedzie? A ty na swoim rowerku? Tak, na pewno? Na pewno. Na pewno. Okej. Okay. Masiu, już my wiemy. Eliasek jedzie swoim rowerem? Tak? Tak. Na plac zabaw dotrzemy po jutrze. Ej, on szybko jeździ, nieprawda. Ale musimy chyba mu już załatwić ten WUM, taki najmniejszy, nie? Hmm? Jak ma Maję, tylko troszeczkę mniejszy. Może on będzie jeździł też z nami, co? Dobra, to teraz. Słuchajcie, czym się to wszystko skończyło? Eliasek, masz szybki rower, tak? On mi tak przed chwilą powiedział. No to w sumie nikt teraz nie potrzebuje tego wózka. Nie potrzebuję. Dobra, Maju, niech podstawi tam rower. Aha. Niech on odzie swoje rowery. I ona siedzi tutaj w drodze. A on ciebie słyszy teraz, wiesz? Niech słucha. Zobaczcie, jak uważnie. Zobaczcie, jak uważnie słucha. Raz, dwa, trzy, do startu! W lewo, on w prawo kręci. Eliasku, może zostawimy ten rowerek? A? Jedziemy na lody, na plac zabaw. Dobra, niech jedzie, później pakuje ją tam. No nie wiem, czy on tam się nie zmieści po prostu, mi się wydaje. Słuchajcie, Masiu robił miniaturkę i powiedział Masiowi ubrać kurtkę. On teraz zdejmuje. Właśnie tak to wygląda za kulisami. Ej, wszystko dzisiaj psujecie. Isza o tym obiedzie zaczęła. Przy tym, że obiad był, naprawdę był obiad. Ona tak, mamo, co ty mówisz? Czekanie. Dobra, ty zabierasz rower i zamykam bramę. Ja pieszo dzisiaj idę. Normalnie. Nie, ja pieszo idę. No? No? I ja. No, zobaczymy. Patrzcie, jaki szybki. Szybki lo. Szybki lo, no.
Biedny Elias na swoim szybkim rowerze. On powolutku, spacerkiem. On ma siklą. Słuchajcie, minęło 5 minut. A ja zostawił, rzucił swój rower. Idzie do nas pieszo. Już. Słuchajcie, wasz plan się powiódł. Popatrzymy stamtąd. Co, dotarliśmy? Dotarliśmy aż do Konstantynowa Łódzkiego. I w sumie wyjeżdżaliśmy jakże, Elias rowerkiem. A dotarliśmy zupełnie inaczej, mają na swoim rowerze. Elias w łózku. Ulga! My już przyjechaliśmy! Jeee! Majusia, jaka mamusia! Dlaczego my się jeszcze podjadają? Bo są smaczne! Bo nie zabrał mi lody. Gdzie moje ogórki? Można powiedzieć, że mamy taki pierwszy piknik. Prawie zaliczony, nie? A te ogórki! Tak, ogórki, pomidorki. A gdzie są kiszone? Ogórki kiszone, awokado, pomidorki, jabłuszka, gruszki, fasolka. Ja nie lubię fasolki. Jak można nie lubić fasolki? No właśnie ja też nie rozumiem. W naszej rodzinie tylko ja i Maja lubimy fasolkę. Ogólnie nie wiem, jak można nie lubić fasolki. Tym bardziej w sosie pomidorowym, naprawdę. Masia, a ty co lubisz? Owoce. Paprykacili. Paprykacili. Mamo, nie zjadaj całego awokado. Dlaczego? Wiesz, będę robić sobie sushi. Sushi sobie zrobisz? Dobre, Majusia. Jak można nie lubić pomidorów? Kolejne ja pytanie. Ja lubię pomidory z solą. Już nie ma owoców. Kto zjadł? To ty. Jak zawsze pierwszy musiałeś zjeść. Macie fasolę. Sushi. Ona jest sushi. Ona jest sushi. O, kolejny problem. To dopiero będą sushi. Widzisz, Elisza? Z fasolą. Pierwszy raz widzę. Jaś fasola. Nie. A gdzie? Na żabce. A, jeszcze nie byliśmy w żabce. No, dzień bez żabki to dzień stracony. Prawda? A ty było? Tak, dokładnie. Jak mówili Jasek, dzień bez żabki to dzień stracony. Nie umiem. A muszę umieć, tak? Nie umiem. A tak? Nie umiem. A tak? Też nie umiem. A tak? Majusia. Nie? Maja, patrz na tatę. E, błaga, Iża! Ej, Maja! Ty coś czujesz, że zaraz do Łodzi nie wrócimy. Jak zaczynamy nagrywać TikToka na mój kanał, na ten kanał? Tak. Zobaczcie, wkurzony Meszo. Pracowników zaczyna kłamać. Pracownicy powiedzieli, że 5 minut i już nas nie będzie. Tutaj 20 minut i właśnie przy tym oknie. Jak tylko Meszo powiedział, że jest nam potrzebna kuchnia i jest potrzebna cisza. Od razu dwóch pracowników tutaj było. Widzisz, Meszo, to jednak chyba nie twoje przeznaczenie. Nagrywanie TikToku. Moje przeznaczenie, moje wyznaczenie. Przeznaczenie. Tak, przeznaczenie. Nie, no to naprawdę już te 20 czy 30 minut, a miało być 5 minut. Opowiedz, co dzisiaj nagrywasz, okurę. Hamburger. Wiśmaka. Wiśmaka. Wiśmaka? Wiśmaka od maka. Nie, wiśmaka od mieszek. Chyba się udało. Kto wrócił z przedszkola? Zobacz, dziękuję, Majusia. Sam. Dla mnie, nie. Co? Dla mamy. Widziałeś? Dla mamy. Dziękuję, Majusia. Majusia, zobacz, co dla ciebie zostawiliśmy. Jak coś, przepis na te naleśniki z serkiem i truskawkami będzie na TikToku i może na Instagramie. Wychodka? Dobre? Tak? Elias już idzie, więc musisz uważać. Były też pytania odnośnie egzaminu Aiszy, czy faktycznie odbył się w niedzielę.
Tak, o godzinie 9:45 ona miała egzamin ustny z matematyki i o godzinie 13 ona miała egzamin pisemny. I powiem wam, że ten wybrany przez nas termin w niedzielę w niczym nie przeszkadzał i naprawdę bardzo dobrze jej poszło. I został jej do zaliczenia tylko jeden przedmiot, czyli język angielski. W sumie już można powiedzieć, że Isza ma prawie wakacje, ponieważ ona już powoli w swoim tempie trenuje, ćwiczy do egzaminu z języka angielskiego. Słuchajcie, już chyba kończę na dzisiaj, ale już jesteśmy po urodzinach Eliaska. Zostały nam tylko urodziny Mesia, a tam będzie się działo, zobaczycie. Urodziny Mesia 30 kwietnia i urodziny Mai 10 maja. I dopiero kolejne urodziny będą pod koniec września, czyli urodziny Aiszy, więc bardzo mnie to cieszy, że może chociaż lato będziemy mieli w jakimś tam stopniu spokojne. Potem będę mogła się skupić na jakichś naszych projektach, planach i nagraniach. Dziękuję bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzę wszystkim miłego dnia i do zobaczenia do kolejnych filmów. Pa, pa!